załóżmy, że macie do wydania na nowy telefon, a w tym konkretnym wypadku na iPhone'a 1000 zł. Czy w takim budżecie da się w ogóle kupić jakiś fajny telefon z logiem na tego zielonego jabłka? Tak, choć to zadanie jest dość trudne, natomiast w dzisiejszym filmie będę chciał wam właśnie pokazać zestawienie telefonów, iPhone'ów, które mieszczą się w takim budżecie i które polecam wam zakupić. Także jeśli jesteście ciekawi, jakie to są iPhone'y do takiej kwoty, to zostańcie ze mną do końca, no i oczywiście was zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić żadnych nowych produkcji. Ale żeby nie było żadnych niejasności, chciałbym wam powiedzieć, że te telefony, które w dniu dzisiejszym będę prezentował, one generalnie swoje najlepsze lata już mają za sobą. To znaczy są bardziej skierowane do osób, które nie wymagają zbyt wiele od smartfonów, bądź po prostu chcecie kupić taki smartfon dziecku, które też raczej nie potrzebuje nie wiadomo jakich funkcji oraz nie wiadomo jakiego płynnego działania. Osobiście uważam, że iPhone'em z najlepszym stosunkiem jakość-cena jest obecnie iPhone 7, natomiast nie mogłem go niestety zawrzeć w tym zestawieniu ze względu na to, że jego cena przekracza ponad dwukrotnie nasz budżet. Stąd musiałem się dość mocno nagimnastykować, aby wybrać te modele iPhone'ów, które faktycznie prezentują jakiś poziom, ale jednak są dostosowane do tego naszego budżetu 1000 zł. No i oczywiście linki do wszystkich iPhone'ów, o których będę w dniu dzisiejszym mówił, są też w opisie filmu, tak jakbyście po prostu nie musieli sami ich szukać. Zestawienie podzieliłem na nowe oraz używane telefony. Oczywiście każdy z nas woli kupić nowy telefon i mieć święty spokój, niczym się nie przejmować. Natomiast ja wychodzę też z założenia, że czasami zdarza się, raczej jest to nawet dość często, że da się znaleźć jakąś fajną ofertę zadbanego telefonu i wtedy można spokojnie zainwestować w taki telefon, bo często się dzieje tak w kwestii iPhone'ów, że możemy kupić nowszego, lepszego iPhone'a z drugiej ręki. Oczywiście on będzie używany, no ale jednak jego parametry będą powodować, że mimo wszystko ten wybór będzie lepszy, aniżeli byśmy kupili na przykład nowego, jakiegoś starszego iPhone'a. Ale zacznijmy sobie to zestawienie od nowych telefonów, czyli takich, które są zapakowane oryginalnie, kupimy je bez problemu w sklepach. Na pierwszy ogień idzie iPhone SE, który wydaje się być najlepszą propozycją w okolicach właśnie tego budżetu 1000 zł, bo tutaj gdzieś w zależności od promocji, sklepu i czasu jesteśmy w stanie go wyhaczyć za 1000-1100 zł, to się akurat cały czas zmienia. Jest to bardzo udany iPhone, nie miał on na swoim koncie żadnej afery, także tutaj szczerze można go polecić. Dobre parametry w stylistyce iPhone'a 5S powodują, że wydaje się być to najlepszy wybór, jeśli chodzi właśnie o te 1000 zł. Sam telefon może nie jest demonem prędkości, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, może od czasu do czasu nawet się zaciąć, natomiast mimo wszystko myślę, że prezentuje on naprawdę bardzo dobry poziom, a co ważne, Apple będzie go jeszcze wspierać prawdopodobnie przez rok, czyli o aktualizacje systemowe bezpieczeństwo nie powinniście się martwić. Taka jedna rzecz ma na marginesie, aby nie wgłębiać się tutaj w każde z tych urządzeń, jeśli jakiś telefon wam się spodoba z tych, które będę omawiał, to wejdźcie sobie po prostu w recenzję na moim kanale danego urządzenia, tam będziecie mieć full informacji na temat tego, co myślę o tym sprzęcie, no i będziecie się w stanie też dowiedzieć wszystkich rzeczy, które właśnie was interesują na temat danego telefonu. Przez Apple, tak samo jak w przypadku iPhone'a SE, jest też wspierany iPhone 5S. To jest w zasadzie bardzo udany model, tylko model, który wyszedł w 2013 roku, czyli też jakiś czas temu. Nowej sztuki w sklepach raczej już nie znajdziecie, natomiast na Allegro nie ma z tym większego problemu, więc tam was też odsyłam. Mówiąc w takim maksymalnym uproszczeniu, jest to fajny telefon z fajnym designem, według wielu jednym z najlepszych designów, jaki kiedykolwiek miał iPhone. Przyzwoity wyświetlacz oraz kamera powodują, że takie codzienne działanie jest też dość przyjemne i działa on na naprawdę przyzwoitym poziomie, aczkolwiek my tutaj mówimy raczej o osobach, które naprawdę mniej wymagają od smartfonów. Jeśli dużo wymagacie, no to to działanie już może was nie satysfakcjonować. No i chciałbym dalej kontynuować to zestawienie w oparciu o nowe telefony, ale się nie da. Nie chcę wam polecać takich telefonów jak iPhone 5, 5C czy 4S, ze względu na to, że nawet najgorszemu swojemu wrogowi raczej bym już go nie polecił. Po prostu są to telefony, które strasznie dawno wyszły. Działanie czy same parametry już tutaj naprawdę pozostawiają wiele do życzenia, także nie ma to żadnego sensu. O ile jeszcze tego iPhone'a 5S dla mniej wymagających osób mogłem polecić, to tych telefonów naprawdę już szczerze wam nie polecam. No i w tym wypadku, aby kontynuować to zestawienie i mieścić się dalej w tym budżecie określonym na początku, musimy przejść do sekcji telefonów używanych. Tak jak mówiłem, ja raczej nie widzę przeciwwskazań, jeśli faktycznie sprawdzicie sobie to urządzenie. W tym przedziale cenowym jesteście w stanie bez problemu znaleźć iPhone'a 6, iPhone'a 6S. Są to telefony z większym, lepszym wyświetlaczem i trochę mocniejszymi parametrami, czy to chodzi o środek tego urządzenia, czy na przykład o aparaty. Z tego powinniście być zadowoleni. No i samo Apple powinno też kontynuować wspieranie tych urządzeń przez co najmniej jeszcze rok, więc też tym nie powinniście się martwić. Ale rzeczą, na którą powinniście zwrócić uwagę, jest
jest bateria tego telefonu, czy jest to dalej ta oryginalna pierwsza bateria, czy już ją ktoś wymieniał. Jeśli nie wymieniał, to generalnie działanie może być słabsze, ze względu na to, że stan baterii może wpływać, a raczej wpływa na szybkość działania samego urządzenia, więc być może czeka Was po prostu wymiana na nową baterię, aby przyspieszyć jeszcze to urządzenie. No i można jeszcze przeglądać oferty na tych portalach aukcyjnych dotyczące iPhone'ów do 1000 zł, natomiast tutaj w zasadzie nic się nie zmieni oprócz pojemności tych urządzeń. Także w dniu dzisiejszym na tych urządzeniach będę musiał poprzestać, bo po prostu nic więcej z tego zestawienia nie da się wycisnąć. I tak jestem tutaj pod wrażeniem, że znalazło się kilka telefonów, które można powiedzieć jeszcze fajnie działają dla takich osób, które mniej wymagają, będą na pewno fajnym rozwiązaniem. Natomiast umówmy się, spójrzmy prawdzie w oczy, znaleźć iPhone'a za 1000 zł jest mega, mega ciężko. Te urządzenia bardzo wolno tracą na wartości i naprawdę trzeba znaleźć dość stare urządzenie, aby ta cena była dla nas satysfakcjonująca. No i na koniec Wam powiem jeszcze taką moją osobistą opinię. Gdybym ja miał kupować iPhone'a do 1000 zł, chyba bym się wstrzymał i dozbierał do powiedzmy 1500-2000, ze względu na to, że tutaj może nam skoczyć bardzo jakość tego urządzenia, jaką dostaniemy właśnie za tą kwotę. Jeśli nie musicie kupić na już tego nowego iPhone'a, to po prostu bym się wstrzymał i wybrał jakiegoś iPhone'a właśnie z przedziału do 2000. Jeśli nie wiecie, jaki będzie to iPhone, to już w następnym filmie będę chciał właśnie o tym powiedzieć, także subskrybujcie, aby nie przegapić tego odcinka. Tyle ode mnie, gdybyście mieli jeszcze jakieś inne pytania, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, no a my widzimy się w następnym materiale. Cześć!